Witam, witam serdecznie wszystkich twardzieli i ludzi z Tytanu. 23 marca 2019 roku, godzina 5:27. Tak, wczesny poranek. Muszę przyznać, że chęć dzisiejszego biegania obudziła mnie 10 minut przed zegarkiem, czyli za 10:05 już była pobudka, ponieważ dzisiaj jest chęć szczytowania tak zwanego, czyli dopięcia swojego wyznaczonego celu, jakim było do wiosny dobiegnięcie na szczyt Śnieżki. Dzisiaj mam nadzieję, że moje fanaberie biegania po nowych trasach, które wydają mi się ładne, nie zwycięży i pobiegnę wyznaczonym już szlakiem, którym byłem pod szczytem, żeby do szczytu dobiec. Więc będę tę całą sytuację starał się, moi drodzy, sfilmować. Jeżeli będzie ta radość, jeżeli będzie ten finisz, który jest założony, na pewno się podzielę tą wiadomością. Jeżeli nie będzie finiszu, to też ze smutkiem w oczach zapewne się pochwalę. Dzisiaj też wcześniej, bo trzeba więcej czasu, żeby osiągnąć ten cel, więc ten czas trzeba wykupywać, zabrać go najlepiej ze snu trochę. No i dwa, że dzisiaj wokół Ślęży, całego masywu, jest półmaraton organizowany. Już nie pamiętam, 10, 11 godzina startuje. Ja już, chociaż były miejsca, jednak sobie odpuściłem w tym sezonie, bo 7 kwietnia pierwszy start. Ale zobaczymy za rok. Myślę, że bardzo chętnie do niego dołączę. Straszna mgła póki co. Też dzisiaj ma być bardzo ciepło. Już taka prawdziwa wiosna. 18 stopni. Ale póki co na termometrze 4 na plusie. Mam nadzieję, za te 35 minut, 40 jak dojadę, to już będzie świtało ładnie, żeby zacząć poranny bieg. Moi drodzy, proszę bardzo, to taka piękna mgła zalega dzisiaj na Sobótce. Piękny świt. Wita godzina 6:05. Jeszcze tak wcześnie nigdy tutaj nie byłem. Jakieś auto zaparkowane, przełęcz pod wieżyczącą. Widać park linowy z dziećmi. Tutaj któregoś dnia pięknego przyjedziemy zapewne. Trzeba rozpocząć tę żmudną drogę w kierunku góry. Już po drodze pełno znaków. 12 Panas, półmaraton ślężański. Dzisiaj się rozpocznie. A ja zaczynam swoją drogę. Pałem do tego miejsca, gdzieś dobiegliśmy i kawałek za zakręt. Schody na sam szczyt. O, moi drodzy. Już coraz bliżej. 37,5 minuty biegu. Mój GPS pokazuje niecałe 5 km. Chociaż Pawła pokazał ostatnio trochę więcej. No ale to GPS to tylko orientacja, żeby było wiadomo, gdzie się jest i pi razy drzwi, ile się zrobiło. No mam nadzieję, że wytrzymam to już niedaleko. Trzeba górkę jeszcze okrążyć. Pod górkę autopauza mi się w telefonie włącza i pewnie dlatego wszystko to, co idę, jest odnotowywane niejako bieg. Dlatego dystans pewnie tu dłuższy, co najmniej 6. O, troszkę pewnie znawcy tematu Ślęży znają. No, to już końcówka. Przepraszam, przed szczytem. Szczyt widać. O, gdzieś tam, o, jest wieża. Proszę bardzo. Ostatnie metry.
ciężki fragment, w zasadzie podejście, ale zaraz tam będę. Moi drodzy, już się nie poddam. Jest, moi drodzy, sukces. Jestem na szczycie. Proszę bardzo. Ostatnie podejście. To było podejście właśnie. Ale jest. Szczyt ślęży. Szczyt ślęży zaliczony. Jest. Jeszcze jakieś ognisko się pali. Szybki rzut. Okiem, moi drodzy, na okolice z góry i wracam tą samą drogą, chociaż kusiłoby mnie wracać zupełnie inną, ale tą już znam. Mam nadzieję, że nie pobłądzę. 54 minuty zajęło mi to. Proszę, jeszcze cała dolina spowita mgłą dzisiejszego poranka. 7:09. Wracamy. A tu pięknie słoneczko już świeci. Moi drodzy, czas szybko leci. Czas szybko leci. Godzina 8:02. 13 km pękło. Szczyt zaliczony. I o to chodzi. Cel był wyznaczony do wiosny. Dobiec do góry. Zaliczyć szczyt. Wiosna jest, dzisiaj 23 marca, więc udało się, bez większych komplikacji, jestem zadowolony, że na tyle się udało rozbiegać, także równe 13 km pękło. Wracam do Wrocławia, żeby nie utknąć w korku tutaj przygotowawczym do tego półmaratonu śnadrzańskiego. Pełno tutaj biegaczy chyba się rozgrzewa lub też biega po prostu. Dzisiaj co najmniej 4 czy 5 gości minąłem. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich twardzieli i ludzi z tytanu. Walczcie ze swoimi słabościami. Mi się udało. Wam się też na pewno uda. Tylko trochę chęci i samozaparcia.